Zaczynamy bilans tygodnia. To wspólny projekt Radia Yard i portalu Via24. Wojciech Kuczyński, Andrzej Ciszewski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. I zaczynamy podsumowanie tego, co działo się w zeszłym tygodniu na terenie naszego regionu, a było tego jak zwykle sporo. Najpierw o uwagę prosimy Białostoczan, ponieważ jest szansa na pozyskanie dofinansowania do wymiany pieców, tak zwanych kopciuchów. Tutaj można je wymienić na te bardziej ekologiczne, ponieważ biorąc pod uwagę pomiary zanieczyszczeń, które występują w powietrzu w Białymstoku, to te dane, szczególnie na osiedlach domków jednorodzinnych, optymizmem nie napawają. Przekroczenia stężeń są często odnotowywane, a pozbycie się takiego kopciucha to jest naprawdę dobry pomysł, tym bardziej, że można na to otrzymać trochę pieniędzy. No nawet sporo pieniędzy, bo miasto przeznacza na to ponad 300 tysięcy, prawie 350 tysięcy złotych. Co prawda ten projekt teraz się zaczyna, ale jak pamiętam jeszcze w 2018 roku, w czasie kampanii wyborczej, już opozycja zarzucała prezydentowi, że trochę leniwie wymienia te piece. Ale wtedy to były sprawy formalne, wtedy nie można było tam czegoś załatwić, ktoś się z czymś pomylił. I ciągle tych pieców nie wymieniono. Teraz może się uda, bo byłby już czas wymienić te piece, bo rzeczywiście teraz, szczególnie wiosną i na przełomie zimy, wiosny, wtedy, kiedy to stężenie pyłków jest bardzo wysokie, jest naprawdę paskudnie się oddycha w tych dniach, szczególnie na osiedlach, gdzie są domy jednorodzinne, bo na osiedlach dużych z blokami to takiego problemu nie ma. Da się przetrwać jakoś, prawda? Pyłki tych wszystkich pylących roślin to jest pikuś w porównaniu z tym, co te piece potrafią nam do atmosfery z siebie wypluć, wyrzucić. Tak, bo one, to po prostu wchodzi nam do płuc. Tam są tak mikroskopijne pyłki pyłu węglowego na przykład, albo pochodzące ze spalania drewna też, że mogą nam rozsadzić płuca, zniszczyć płuca. I są może groźniejsze nawet niż niektóre wirusy, które ostatnio... Na przykład koronawirus, prawda? Który koronawirus, tak. Sprawia, że niektórzy mają uszkodzenia płuc i teraz są na rehabilitacji. To są ci, którzy przeszli COVID. Niektórym te zmiany, prawda, ustępują, ale nie wszystkim. Są tacy, którzy mają na przykład wydolność płuc na poziomie 60-70%, więc tutaj już sytuacja nie jest zbyt dobra. Do tych pieców to jednak trzeba sobie uświadomić, znaczy ci właściciele tych pieców, czy ci właściciele domów, w których są takie stare, tradycyjne piece, w których się pali wszystkim praktycznie, muszą sobie uświadomić, że po pierwsze trują nie tylko siebie, ale i innych, a po drugie muszą pamiętać o tym, że jest teraz najlepszy czas, żeby zrobić tę modernizację. Najlepszy czas, bo jest dofinansowanie ze strony miasta. Można to zrobić szybko, prosto i myślę, że z pożytkiem dla własnego domu i dla wszystkich domów dookoła. Wnioski są przyjmowane do 16 lipca, od już kilku dni, od 17 maja, ale im szybciej to zrobimy, tym szybciej te pieniądze, to dofinansowanie mamy okazję uzyskać. Do 45% dokładnie, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Tak jest zapisane w regulaminie tego właśnie przedsięwzięcia, tego konkursu, nazwijmy to w ten sposób. Więc wymieniamy kopciuchy, pozbywamy się ich i przechodzimy na bardziej ekologiczne metody ogrzewania naszych domostw. Władzom Białegostoku, ale też i apeluję do tych, którzy mają te piece i myślę, że warto wymienić. Zeszły tydzień to również dobre informacje płynące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. My tu często w bilansie tygodnia poruszamy tematy związane z drogami w Podlaskiem. Mówimy o różnych rozwiązaniach, o problemach komunikacyjnych, o drogach, które są planowane od dłuższego czasu lub też były planowane kiedyś, teraz się do różnych pomysłów wraca. Ale dzisiaj o czymś zupełnie innym, bo 13 milionów złotych z budżetu Ministerstwa Infrastruktury trafi do województwa podlaskiego, do poszczególnych samorządów na remonty dróg. I warto tu zaznaczyć, że beneficjentami będą trzy największe miasta w województwie, czyli Białystok, Łomża, Suwałki, powiaty augustowski, białostocki, bielski, grajewski. I uwaga, samorząd województwa otrzyma też pieniądze na inwestycje w Milejczycach, z której cieszą się najbardziej nasi słuchacze z południa regionu, bo tam są Milejczyce i tam Radio Yard gra na 95,5 FM. No teraz Radio Yard będzie grało tam dalej, ale oprócz tego w Milejczycach będzie piękna droga też. Na to jest prawie 4 miliony złotych, 3,8 miliona złotych dostaje samorząd województwa podlaskiego. W ogóle tych pieniędzy jest sporo. To jest tak, subwencja, rezerwa subwencji ogólnej jest rozdzielana co roku. I co roku samorządy, bo to w tym obszarze dróg samorządowych, i co roku samorządy powiatów czy samorządy województw dostają te pieniądze. Tutaj jest dobra wiadomość dla Białegostoku, bo wreszcie Białystok dostał
pieniądze od rządu polskiego z tej rezerwy subwencji ogólnej, bo jak pamiętasz, w ostatnich rozdaniach funduszy inwestycji lokalnych, bo już tak nic nie dostał i z tego powodu dosyć cierpiał, no i trochę był zdenerwowany prezydent Białegostoku, a teraz... Teraz są pieniądze dla Białegostoku, tak, bezpośrednio. A dla Łomży na przykład? Łomża dostaje 3 800 000 zł, a Białystok dostaje 300 000 zł. Może nie za dużo. Różnica spora, trzeba przyznać. I tutaj myślę, że powinno być więcej tych pieniędzy. Tu w Białymstoku to są pieniądze na remont nawierzchni ulicy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego. Ten remont trwa, więc na pewno się przydadzą. To są, jakby procedura jest taka, że samorządy same zgłaszają jakby potrzebę dofinansowania różnych dróg, a z tej rezerwy, no to są niektóre inwestycje, które już trwają albo są zaplanowane. Ale zwykle to są pieniądze na inwestycje, które już trwają. Jest sporo, bo to 13 milionów w skali Polski to jest taka średnia, powiedzmy, bo najwięcej chyba dostało województwo mazowieckie, tam jest ponad 70 milionów, ale najmniej dostało województwo, samorządy województwa opolskiego, to lekko ponad 3 miliony złotych. Także jesteśmy w średniej krajowej, dostajemy, tych pieniędzy jest sporo i też Białystok dostał, może nie za dużo, ale myślę, że jest powód do tego, żeby się cieszyć. Zobaczymy, to jest być może dobry prognostyk na przyszłość. Miejmy nadzieję. Na komentarz władz poczekamy. Myślę, że ten temat też poruszymy w środowej audycji. A moje miasto to Białystok w Radiu Yard, także po 14:00 proszę słuchać. I wtedy będzie okazja, aby ponownie do tego wątku poruszyć. Andrzeju, ogród to jest takie miejsce, w którym lubimy wypoczywać. I to dotyczy chyba każdego z nas. Dlatego mamy ogrody, mamy piękne działki. I tu ciekawa inicjatywa, a w zasadzie porozumienie, które zostało podpisane w zeszłym tygodniu przez dyrektor samodzielnego psychiatrycznego ośrodka opieki zdrowotnej w Choroszczy koło Białegostoku, panią Ewę Zgiet, i przedstawicieli Politechniki Białostockiej. Pomysł jest taki, że studenci architektury krajobrazu będą projektować, a w zasadzie już zaczęli projektować po kilku wizjach lokalnych, ogród terapeutyczny, ogród, w którym mają wypoczywać, jednocześnie też poddawani być terapii pacjenci szpitala psychiatrycznego w Choroszczy koło Białegostoku. Porozumienie podpisane, prace niebawem ruszą i będzie to wyjątkowe miejsce, jedno z niewielu takich w Polsce na terenie tego typu placówek, w których odbywa się leczenie chorób psychicznych, gdzie rzeczywiście funkcja terapeutyczna będzie funkcją wiodącą takiego ogrodu. Tak, tak, to jest dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość, wręcz powiedziałbym, szczególnie w kontekście tego szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, bo jak pamiętam jeszcze 3 lata temu tam była bardzo trudna sytuacja finansowa. Zwijał się ten szpital, zamykano oddziały, a teraz... Ostatnio znowu popłynęły pieniądze z samorządu województwa do szpitala. O kolejnych milionach przekazanych na rzecz szpitala, na budowę, na remont, na odnowienie kolejnych oddziałów szpitalnych. Ale to bardzo ważna placówka, szczególnie teraz w dobie pandemii COVID-19. No. Przekonaliśmy się, że jednak zdrowie psychiczne, prawda? Była tak samo ważna w 2018 roku. Kiedy wszystko wskazywało na to, że tam jest bardzo zła sytuacja. A dzisiaj już nie jest, już się nie mówi o tym, że jest zła sytuacja, a wręcz przeciwnie, mówi się o jakichś pieniądzach. Ale tutaj jest jeszcze dodatkowy aspekt, bo to są młodzi ludzie, studenci, którzy mają zaprojektować coś, co będzie służyło pacjentom, czyli będzie służyło, będzie jakby takim elementem terapii. To jest dosyć ważne i poważne wyzwanie dla studentów architektury krajobrazu. Myślę, że jak się sprawdzą tutaj, no to będziemy mogli ich zaprosić też, żeby gdzieś w innych ogrodach zaprojektowali nam, w innych miejscach zaprojektowali piękne ogrody, w których będziemy odpoczywali. My, bo teoretycznie... Oni będą mogli się czegoś nauczyć, zrealizować zawodowo, natomiast my będziemy mogli skorzystać. Ustrzec się przed chorobą jakąś, a może po prostu tak po prostu poodpoczywać, ale... Ja lubię odpoczywać w ogrodzie, ale chyba jednak bardziej lubię odpoczywać w lesie. Ale lasu jakoś tak też się projektuje, ale może nie tak szczegółowo i nie tak dokładnie jak ogrody w szpitalach psychiatrycznych. Ale inicjatywa naprawdę cenna. Zresztą w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy sporo się dzieje, bo i nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Medycznym sprzed kilku miesięcy w zakresie żywienia osób chorych psychicznie. Także tutaj nowa pani dyrektor, no może nie tak bardzo nowa, ale urzędująca od
ponad roku na pewno. Pani dyrektor Ewa Zgiet robi wiele dobrego i to trzeba zauważyć. Odkąd przejęła ster nad tą placówką, to placówka ożyła pod wieloma różnymi względami, także pani dyrektor gratulujemy i życzymy kolejnych owocnych działań. I też gratulujemy tym studentom, którzy będą się starali zaprojektować wspaniałe ogrody w tym miejscu. Teraz kolejna dobra informacja. Dzisiaj w sumie tych informacji dobrych jest naprawdę sporo. To dni sztuki współczesnej do czasu, tak? Do czasu. Dni, oczywiście, ale na razie skupiamy się na tych pozytywnych. Odbędą się dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Wydarzenie, na które czeka zapewne wielu z naszych odbiorców, wielu słuchaczy Radia Jart, wielu czytelników, widzów BIA24. Także już teraz można zacząć sobie planować ten wolny czas na okres od 28 maja do 2 czerwca. Całość organizuje Białostocki Ośrodek Kultury i to jedna z najstarszych imprez kulturalnych w stolicy Podlaskiego. To już jest tak, licząc od początku, 35 Dni Sztuki Współczesnej. Te Dni Sztuki Współczesnej miały swój wielki rozkwit i jakby fascynujące były zjawiska, które tutaj można było obejrzeć, szczególnie właśnie takie teatry uliczne czy przedstawienia, które odbywały się w miejscach publicznych na wolnym powietrzu, przyciągające bardzo wielu ludzi. No w tym roku powiedzmy, że trochę ze względu na pandemię, a też trochę no na pewno, przede wszystkim ze względu na tę sytuację, w jakiej byliśmy przez ostatnie lata. W sumie do ostatniej chwili to nie było wiadomo, jak to będzie wyglądać. Nawet dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, Grażyna Dworakowska, mówiła, że te plany były konstruowane przez długi czas, trzeba było je rewidować, zmieniać, aż w końcu ustalono, że będzie 11 różnych wydarzeń, eventów w ramach Dni Sztuki Współczesnej. Tam jest taki jeden główny temat dotyczący przemocy. On tak troszeczkę mi się wydaje dosyć oddalony od rzeczywistości, od tego, co nas teraz męczy i może co nas trochę interesuje, bo skupia się bardziej na życiu teatralnym, na życiu szkół teatralnych. Pamiętasz, że to była historia dotycząca właśnie przemocy w szkołach teatralnych i w teatrze, takiej i psychicznej, i fizycznej przemocy. I zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie, bo są i dyskusje zaplanowane i są też spektakle, jakby, które poruszają ten temat. To może być interesujące, może uda się to rozszerzyć jakby na w ogóle na zjawisko przemocy w życiu publicznym albo w życiu zawodowym. To by było interesujące, bo gdybyśmy zostali przy samym teatrze, to możemy się przypatrywać temu, ale jakby do siebie odnieść, a to jest najważniejsze, nie? Żeby jakby odnieść do siebie ten fragment sztuki, to zjawisko, które oglądamy, żebyśmy porównywali też do swojego życia i do tego, co, jaką naukę ono niesie nam. No, miejmy nadzieję, że to się uda rozszerzyć trochę zakres tematu tego na tegorocznych dniach sztuki współczesnej. Wracamy do tematów związanych z drogami. Tutaj też dobre wieści związane z Via Carpatią, a konkretnie z pewnym odcinkiem S19. Chodzi o zaprojektowanie i budowę około 10-kilometrowego odcinka Krynice, Dobrzyniewo, Białystok Zachód. To przyszła trasa Via Carpatia, jak powiedziałem, i to wszystko będzie kosztować 405 milionów złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku podpisała w tej sprawie stosowną umowę z wykonawcą. Więc teraz pozostaje tylko czekać na projekt, a później na realizację. Przypomnę, za 3 lata wszystko powinno być gotowe. Jak dobrze pójdzie i nie pojawią się jakieś przeszkody. Do 2024 roku to ma być już gotowe, znaczy powinniśmy już jeździć, ale to jest też znak taki, przypomnienie z naszej strony, że tam się coś dzieje. Ta Via Carpatia to nie jest tylko w głowach, nie urodziła się, nie istnieje tylko w głowach planistów albo też w głowach polityków, którzy mówią o tym, że będzie ta Via Carpatia. Istnieje faktycznie. To faktycznie się dzieje. Te drogi zaczynają powstawać. To już jest kolejny przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie kolejnych fragmentów tej drogi. Ona powstaje i myślę, że w ciągu 3, może 4, czy no nie żeby nie zapeszyć, no w ciągu 3-4 lat powinniśmy jeździć tą drogą i to w standardzie takim, ta droga jest w standardzie takim jak droga do Warszawy, czyli to są dwie jezdnie po 2 pasy ruchu na każdej jezdni z możliwością rozbudowy do 3 pasów ruchu, jeżeli będzie taka potrzeba. Także droga wyjątkowo luksusowa. To jest droga z Białegostoku na południe, czyli w stronę Lublina. Kto jeździł i jeździ dalej w tamtą stronę. To wie, jak to teraz wygląda i po 2024 Lublin będzie mógł sobie porównać.
będzie mógł sobie porównać. Może lepiej by było o tym, co jest dzisiaj, zapomnieć, bo tam jeździ się tak niebezpiecznie, tak wąsko, że po prostu lepiej szukać jakichś innych dróg. Ale może lepiej się wstrzymać z podróżą przez te 3 lata i siedzieć na miejscu tutaj, a za 3 lata pojechać po prostu taką luksusową autostradą prawie, że. To teraz wracamy do tematu, który dziś co prawda jeszcze się nie pojawił, ale był obecny i dzisiaj też musi być obecny w bilansie tygodnia. Chodzi o pandemię COVID-19, pandemię, która na szczęście wygasa. Kolejne luzowanie obostrzeń przed nami od 29 maja, to już za kilka dni. Wtedy będzie można wejść na przykład do restauracji, już nie w ogródkach na zewnątrz spędzać czas, ale także wewnątrz, to jedno. A o wygasającej pandemii świadczy chociażby to, że w Białymstoku nie mamy już szpitala tymczasowego od zeszłej środy. Wtedy szpital tymczasowy zamienił się w punkt szczepień przeciwko COVID-19. Mówimy tutaj o szpitalu tymczasowym w hali naszego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To punkt prowadzony przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny, a tę radosną wieść przekazała rzeczniczka tej placówki, Katarzyna Malinowska. Olczyk. Dzisiaj też niewiele zakażeń. W skali Polski jakoś nieco ponad 800. No już jesteśmy, jest taka liczba, że w ogóle prawie trudno ją zauważyć, nie? Bo przecież mieliśmy już 20 tysięcy i ponad 20 tysięcy, a dzisiaj nawet 1000 nie ma nowych zakażeń. Ale to jest, po pierwsze, tak zwykle jest po weekendzie. To jest ten efekt, ale po drugie i co ważniejsze, czujemy chyba wszyscy, że ta pandemia gdzieś trochę ustępuje. To dzieje się również dlatego, że się szczepimy, że coraz więcej osób jest zaszczepionych, czyli odpornych, teoretycznie przynajmniej odpornych na zarażenie czy zakażenie koronawirusem. To jest bardzo ważna wiadomość. Dla nas to jest kolejny etap tego luzowania tych obostrzeń, czyli sygnał o tym, że nie ma już tego szpitala tam specjalnie urządzonego dla pacjentów chorych na COVID-19. Kilka dni temu ostatni pacjent został wypisany. Czy nie ma takiej potrzeby już w takim razie utrzymywania tych łóżek tam. Ale są oddziały covidowe, pamiętajmy, gdzie ludzie wciąż leżą. Tam ciągle są, ale ten szpital był specjalnie zrobiony po to, żeby przyjmować pacjentów, którzy już tam się nie mieszczą, albo też którzy tam zajmują miejsca, które są. I na szczęście ten szpital jest niepotrzebny, na razie przynajmniej, więc można tam szczepić ludzi. To, co się nas bardzo cieszy, to jest też otwarcie kin, na przykład, które miało miejsce w weekend. Andrzej już na pewno znając go był na jakimś seansie. Nie byłem, bo trudno się dostać, tam połowa miejsc. Spore kolejki? Na pewno są spore kolejki. Poza tym ja byłem trochę zajęty w ten weekend i tu kolega Karol chyba był na jakimś seansie, to musiałbym go podpytać Karol, w przerwie o szczegóły. Rzekłbym, Karol notorycznie chodzi do kina, a może nie wychodzi w ogóle z kina. Ale to na marginesie. Są też i tacy ludzie i na pewno ci wszyscy ludzie, którzy już byli w kinie, cieszą się z tego, że jakby mogą poszli, że wraca normalność. A teraz jeszcze w ogóle jak będzie można pójść do restauracji czy do pubu, gdzieś tam już w zamkniętych pomieszczeniach, to zupełnie będzie prawie jak w normalnych czasach. Prawie. To ważne te słowo. Normalne czasy już nie wrócą, to nie ma co się łudzić, to trzeba powiedzieć teraz. To jest ta smutna wiadomość, że już tak jak przed pandemią, to już nigdy nie będzie. Rada Miejska Białegostoku aktualnie zajmuje się obywatelskim projektem uchwały o zmianie nazwy ulicy noszącej imię majora Zygmunta Szendziela Żałpaszki. Tutaj pod tym projektem podpisało się przeszło 1100 osób, które chcą, by nosiła nazwę ulicy Podlaskiej. Taki jest pomysł. To kontrowersyjna ulica, wokół której tych emocji od kilku lat mamy naprawdę sporo. Tak, to jest trudny problem w Białymstoku, jak się okazuje. Bo problem w Polsce nie istnieje taki, że postać majora Szendziela Żałpaszki jest postacią kontrowersyjną. To nie jest postać kontrowersyjna. To jest żołnierz, bohater. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości w Polsce. W Białymstoku taka wątpliwość jest i stąd się bierze właśnie problem, że jest środowisko, które chce pozbyć się tej postaci z przestrzeni publicznej. Już raz ta próba była podejmowana, ona się skończyła fiaskiem, bo sprawa doszła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który utrzymał w mocy decyzję wojewody unieważniającą zmianę. Teraz wszystko ruszyło jako ta inicjatywa obywatelska, prawda? Teraz powstała inicjatywa obywatelska. Wiadomo, że chodzi o działalność majora Szendzielarza i 5. Wileńskiej Brygady.
tutaj na naszych terenach, bo ci, którzy nie chcą go widzieć w przestrzeni publicznej, mówią, że dopuścił się zbrodni. Ci, którzy jakby znają historię, wiedzą, że to jest czas, kiedy działy się różne rzeczy, które dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, można by było powiedzieć, że to były rzeczy wątpliwe. Wtedy one nie były wątpliwe. Wtedy żołnierze i sam Łupaszko nie miał wątpliwości, co robić i w jaki sposób się zachowywać. A dzisiaj taka wątpliwość jest. To jest jakby domena współczesnych. Mnie w tej całej sprawie najbardziej porusza, niepokoi, oburza i denerwuje to, że nie mówi się prawdy o tym, co się wokół tej sprawy dzieje. Bo zobacz, Wojtku, dzisiaj projekt obywatelski nie polega na tym, że Łupaszko jest postacią kontrowersyjną, tylko że nazwa ulicy jest za długa. Albo że tam powstała ulica Podlaska, która, jak się okazuje, teraz mogłaby być przedłużona na ulicę Łupaszki. Ulica Łupaszki istnieje od 3 lat. Ulica Podlaska istnieje od 2 miesięcy. I teraz ta ulica Podlaska miałaby być przedłużona do ulicy Łupaszki, bo taka koncepcja. No, taka koncepcja lubię. I wtedy ulicę Łupaszki można byłoby wyeliminować. Nie lubię. Tak sobie założono. Nie lubię obłudy. Albo mówimy o tym, że Łupaszko był złym człowiekiem i nie nadaje się na patrona ulicy i w ten sposób można by było uzasadnić to ja jestem wtedy gotów dyskutować z ludźmi, którzy taki projekt składają. Ale jak ktoś mówi o tym, że to jest za długa nazwa ulicy, to jest śmieszne. Sam się kompromituje po prostu. Co postanowią radni, to jest jakby domena radnych. Oni, teraz trwa dyskusja, słyszałem w przerwie. Generalnie ta cała argumentacja budzi wątpliwości i pozostawia wiele do życzenia. Jest mało merytoryczna, bardziej jest taka napompowana, prawda, sztucznie, zupełnie niepotrzebnie. Można byłoby użyć konkretnych argumentów. A znaczy, to jest stanąć w prawdzie i powiedzieć, no Łupaszko był niedobry, nie chcemy go tutaj. Na przykład. A te argumenty, które tutaj są wysuwane, to nie do końca przekonują jednak. Według mnie to jest śmiech na sali. No tam podpisały się pod tym projektem obywatelskim 3 osoby, które mieszkają faktycznie przy ulicy, mają adres przy ulicy Łupaszki. No i co? Co to jest za jakby odsetek osób, które tam, które podpisały się pod tym projektem. Jeden z radnych policzył, że na 1000, prawie 200 podpisów ponad 1000 osób nie mieszka nawet na tej dzielnicy, w której jest ta ulica Łupaszki. Więc to jest, ale radni będą o tym dyskutować, już teraz dyskutują. Przypomnę tylko, że Naczelny Sąd Administracyjny, wydając orzeczenie w sprawie utrzymania w mocy tego unieważnienia przez wojewodę, powiedział, że nazwa ulicy powinna być trwała, że to nie jest tak, że ulicę można zmieniać co roku. Albo w zależności od jakichś tam okoliczności, czy widzi mi się tego, czy owego. No wtedy musielibyśmy wiele dokumentów wymieniać na dobrą sprawę co kilka miesięcy. No bo po to się nazywa ulicę, żeby ona była nazwana, nie po to, żeby ją za 2 lata zmieniać. Przemianowywać. Więc myślę, że i ten projekt upadnie w rezultacie. Pewnie dojdzie gdzieś tam, bo wojewoda nie ma wątpliwości, że zakwestionuje te zmiany, jeżeli radni ją przegłosują dzisiaj. A myślę też, że Naczelny Sąd Administracyjny, bo dojdzie pewnie sprawa do tego sądu administracyjnego, może posłużyć się podobnym uzasadnieniem, że nazwa ulicy. Po raz kolejny, prawda, sprawa trafi do sądu, ta sama sprawa, z tym, że wszystko tutaj niektórzy próbują jakby trochę z innej strony zahaczyć. No tak, to jest kombinowanie. By nadać bieg. To jest kombinowanie. Ja nie lubię kombinowania. Albo mówimy wprost, stajemy w prawdzie i mówimy, to jest zły bohater i trzeba go zmienić, albo mówimy o tym, że trudno. Jakby spróbowaliśmy to zrobić poprzednim razem, ale był mankament, sąd niezależny i niezawisły uznał, że nie powinniśmy tej nazwy zmieniać. Więc nie zmieniajmy tej nazwy. Jeżeli ktoś ma problem z chodzeniem po ulicy Łupaszki, to może szukać jakiejś drogi okrężnej. No to natomiast już, jeżeli ktoś chce rzeczywiście tę nazwę zmienić, to niech poda konkretne argumenty, takie, które nie będą, delikatnie mówiąc, trochę zabawne. Następna rzecz to Marsz Równości. Teraz wracamy do tego, co działo się na ulicach Białegostoku w okresie letnim. To był lipiec 2019 roku. Wtedy to marsz przeszedł. Było trochę zatrzymań
I teraz mamy piątkową decyzję Sądu Okręgowego w Białymstoku. Sąd oddalił apelację obrońców i utrzymał karę więzienia w zawieszeniu dla dwóch mężczyzn za pobicie nastolatków w czasie tego wydarzenia. Wyrok na tym etapie jest prawomocny. To kary od 9 miesięcy do roku więzienia w zawieszeniu wobec czterech osób objętych aktem oskarżenia. Wobec dwóch osób wyrok skazujący uprawomocnił się bowiem wcześniej, gdyż te osoby nie składały apelacji. Tak, to jest zakończenie pewnego etapu takiego rozliczenia z tym Marszem Równości, bo wiadomo, że byli i ci, którzy mówili o tym, że Marsz Równości to jest to dobro, a byli tacy, którzy stali obok tego marszu i pilnowali, żeby... Właściwie nie wiadomo, czego pilnowali. No, bardziej mówili o tym, że nie zgadzają się na ten Marsz Równości, ale to, co skończyło się w sądzie, było czysto chuligańskim wybrykiem, co się zdarza wszędzie. Niekoniecznie trzeba powiedzieć, że oni, że ci ludzie, którzy pobili tych nastolatków, bo widzieliśmy ten film, jak pamiętam, to było praktycznie bez powodu. Dlatego, że miał, nie wiem, fryzurę inną, to przypominają mi się bardzo złe czasy, kiedy dyskryminowano ludzi tylko dlatego, że mieli za krótkie spodnie albo kolorowe skarpety, bo takie czasy też były. Ludzie są różni, chodzą, natomiast chuligaństwo trzeba piętnować i trzeba ostro karać. Dobrze, że się stało, że ten wyrok, bo już jest prawomocny ten wyrok, że jednoznacznie wskazuje, że ci ludzie, którzy uderzyli, popełnili przestępstwo i powinni, muszą za to odpowiedzieć. To jest to, co jakby w tym rozliczeniu Marszu Równości powinniśmy po prostu powinno nastąpić. I to dobrze, że się tak stało. Wyrok jest prawomocny. Mam nadzieję, że już dalej nie pójdzie, bo jeszcze jest teoretyczna... Jest kasacja, prawda? No ale tu już chyba raczej to nie będzie miało miejsca. Zobaczymy. W każdym razie teraz możemy... Ja przynajmniej się cieszę z tego, że wyrok zapadł jest prawomocny i że jednoznacznie wskazuje, że chuligaństwo to jest po prostu zło, które trzeba wypalać żelazem. Tępić, porządnie. Czyli tępić. Teraz temat, który poruszył praktycznie cały świat. Chodzi o działania, rzekłbym, terrorystyczne, o zmuszanie samolotu do lądowania na terytorium Białorusi. To wydarzenie rzeczywiście było czymś bezprecedensowym, czymś wręcz niespotykanym i dlatego nawet ta białostocka diaspora Białorusinów postanowiła przeciwko temu zaprotestować. Protestują też inne środowiska. No troszkę inaczej, nie? Bo jakby ten, mówisz o pikiecie, która odbyła się wczoraj w niedzielę przed, no powiedzmy dokładnie to za pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Wtedy, kiedy ją organizowano, nie było jeszcze tego faktu, o którym mówimy, czyli tego czyli on się pojawił później, tak? To uprowadzenie tak, samolotu. Tak, ale to był no, jeden z argumentów już koronnych wczoraj, kiedy tam byłem. Wszyscy mówili właściwie tylko o tym, bo to był jeden z elementów, który potwierdzał jakby tę tezę postawioną. Bo ta informacja o samolocie nadeszła jeszcze w trakcie trwania tego zgromadzenia. Tuż przed, bo ona była w niedzielę gdzieś tam pewnie z rana, czy około południa, jak pamiętam. Ja przynajmniej się z nią zapoznałem. No to jest rzeczywiście fakt wstrząsający. To jest taka próba sił w tej chwili. Znaczy, tak jak się wypróbowuje, gdzie jest granica terroryzmu. To tu możemy powiedzieć, że terroryzm państwowy w wykonaniu reżimu Łukaszenki na Białorusi właśnie dało sobie znać. I teraz... Łukaszenka robi, co mu się żywnie podoba. To jest taki test, co my zrobimy, to znaczy co zrobi świat Zachodu, bo przecież to jest zamach na w gruncie rzeczy na świat Zachodu, czyli nie tylko na Polskę i na Polaków, nie na Białoruś, Białorusinów, tylko na cały świat, gdzie po prostu pokazuje się, że można zrobić wszystko. Przecież ten człowiek, to jest bloger białoruski, który leciał z Aten do Wilna, na Białorusi w ogóle nie był, został po prostu wyrwany z tego samolotu. Samolot został uprowadzony, czyli przez jakimś podstępem i siłą, bo tam były użyte przecież myśliwce wojskowe białoruskie. Siłą sprowadzono go na ziemię i wylądował na terytorium Białorusi. Okazało się, że nie ma żadnej bomby, bo to pod tym pretekstem samolot miał lądować, tylko chodziło o wyciągnięcie tego jednego człowieka, dziennikarza. To jest po prostu nie do pojęcia, naprawdę.
prawda, że takie rzeczy dzieją się w XXI wieku. Wczoraj wszyscy byli tam. Ale z udziałem Białorusi to jednak wszystkiego można się spodziewać na dobrą wczoraj sprawę. Wszyscy byli tam na miejscu przed pomnikiem czy za pomnikiem Piłsudskiego, wszyscy byli wstrząśnięci tym faktem i to było widać. Zarówno ci, którzy byli, uczestniczyli w tym, czyli sami Białorusini z diaspory białoruskiej, czyli ci, którzy przyjechali z Białorusi tu i tu żyją. Wybrali nasz kraj jako kraj do życia, ale przecież pamiętają ciągle o swoich rodakach tam, za granicą. Zarówno ci, jak i Polacy, którzy oglądali to, czy mieszkańcy Białegostoku, czy turyści, którzy oglądali to, bo rozmawiałem z takimi przechodniami, którzy właśnie byli wstrząśnięci tym wydarzeniem na Białorusi. To jest jeden z jakby najgorszych dni w naszej, w ogóle we współczesnej demokracji. No mnie to się po prostu w głowie nie mieści, że takie wydarzenie mogło mieć miejsce. Naprawdę, to co się dzieje na Białorusi, a Białoruś to przecież nasz sąsiad, prawda? To kraj ościenny, to dzieje się tuż obok nas. No to jest kraj w Europie położony. Oczywiście, nie, więc nie to leży przeraża. Na Ameryce Południowej, gdzie można się spodziewać różnych dziwnych wydarzeń, bo tam jakby demokracja nie jest zakorzeniona specjalnie. U nas ta demokracja, o której mówimy, jest zakorzeniona i to jest po prostu, się w głowie nie mieści, co się wydarzyło. Myślę, że potrzebna jest zdecydowana, silna reakcja nie tylko Polski, bo to przecież nie dotyczy samej Polski. Ale też Polski. Wielu innych krajów. Przede wszystkim Unii Europejskiej. Zobaczymy, co zrobi Unia Europejska, bo jeżeli będzie to reakcja zbyt słaba, to wydaje mi się, że Białoruś poczuje się i Łukaszenka poczuje się ośmielony do tego, żeby robić dalsze. Ja strach pomyśleć, jakie będą kolejne kroki tego pana i jego reżimu. To tyle na dzisiaj w bilansie tygodnia Radia JART i portalu. No, wiem, że nie tylko radosne wiadomości, ale też i smutne. Smutne. A propos tych radosnych, to jeszcze tutaj wspomnę o wiadomości, która dotarła na Messengera Radia JART. Mówiliśmy o wymianie pieców, o pozbywaniu się kopciuchów. Pan Grzegorz Zadykowicz napisał: witam panie Wojtku, słucham relacji o piecach, zmieniłem na pelet, jestem bardzo zadowolony, pozdrawiam. Panie Grzegorzu, pozdrawiamy, dziękuję pozdrawiamy za pana Grzegorza udział. I gratulujemy tej doskonałej wymiany. Dzięki temu pani to nawet mamy zdjęcie będzie starego pieca i nowego, no to nowy nie, robi wrażenie. Nie tylko pan Grzegorz będzie zdrowszy, ale też i my tutaj w dzięki radiu, pana decyzji, prawda? W Radiu JART i w BIA24. Pozdrawiamy pana Grzegorza i wszystkich, którzy wymieniają kopciuchy swoje. Dokładnie. To co, widzimy się, słyszymy za tydzień. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Program realizował Karol Zalewski.